Czemu nie ma jako kategorii Mega Man Legacy Collection? Poproszę jako kategorię Mega Man Legacy Collection. Będzie mi bardzo miło i będę bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw. No i co, nie dużo mam przerobione, jak tak patrzę. Zapomniałem już w sumie, że większość była zrobiona. Znaczy większość. O oh baby. O oh baby. 34-minutowy. No w sumie nie jest tego aż tak dużo, jak myślałem. Bo co zostaną mi szóstkowe, potem jeden cały, bloczki, Wily. Cześć Sebastianie. Robot Masterzy. O, robot też. I wonder where this one is going. Cześć Samuraju. Generalnie zabawna historia o tym, jak połowę dnia dzisiaj spędziłem nad tym, żeby wymyślić, co ja właściwie mogę streamować jak tako. Bo myślałem sobie, że miałem parę pomysłów jakichś takich, które mógłby martwić ziemię. No nie chce mi się pega robić jakiegoś takiego niewenturowego czy coś. Że chciałem coś, co wymaga trochę więcej jakiejś zręczności. Może nawet niekoniecznie platformówkę, ale po prostu coś, co jest bardziej akcyjne. I cały dzień siedziałem, przeglądałem sobie jakieś listy swoich gier, nie listy swoich gier i tak stwierdziłem, że dobra, nic lepszego nie wymyślę. Pewnie coś by się znalazło, ale absolutnie nie przyszło mi do głowy. A tak to sobie przerobimy challenge, jak nam jeszcze pozostawamy. Tylko teraz trzeba sobie przypomnieć, jak się grał w Mega Mana 6. Bo to jest jedna z tych rzeczy, które kompletnie mi było... O Boże, na pewno nie tak. To jest zdecydowanie sposób, w jaki się nie gra. O mój Boże, życie. Nie wiem, po cholerę mi życia w tym. Śmiesznie było, jakby życie na przykład w challenge'ach zwiększały ilość czasu, który się jeszcze ma. Albo skracały ten, który się dłużyło. Niestety domyślam się, że to tak nie działa. I że nie jest to jakoś nawet łatwe do zaprogramowania. Mam wrażenie, że mam jakiś problem z kontrolerem. Szczerze mówiąc, że coś mi... jakby miał mi podlaga lekkiego, niepokoi mnie to. No i się jakoś... No i był jakiś sposób z tego, co pamiętam. Nie wiem, czy power adapterem. Leczenie do pełna, no w sumie to też byłoby całkiem rozsądne. Ale ukryty. A propos leczenia, coś czy zaraz będę potrzebował. Cześć, Petku. Czy ja przejdę chociaż ten segment? Ten segment powinienem... Fajna apteczka. Czyli pewnie nie przejdę, jeżeli nie wziąłem tej apteczki. Nie no, śmieszkuję oczywiście. Kurwa, tego nie zrobię z kolei. O Boże, apteczka. Korci. Byłem pewien, że się wywalę, próbując ją zgarnąć. Dobra, gdzie ty miałeś najgorszy hitbox? Taki tuż nad ziemią. Nie przypadam za takimi hitboxami, które są malutkie. Gdzieś trzeba podskoczyć, żeby je wyrobić. O, oni te jest bossami wrzucają, to już w ogóle jest zabawnie. Na niego Nightfall był chyba, czy jak tam się nazywał, Nightcrasher. Tate. Jezu, nie wygram tej walki. Nie ma chuja, żebym wygrał tę walkę. Jep. Bo nie pamiętam, jak się je robiło. Not gonna lie. Czy mi amunicja przychodzi? Pogę czy nie, zaraz zobaczymy. Między życiami. Wiem, że Centaur to jeden z tych bossów, o których ludzie zazwyczaj mówią, że on jest w miarę prosty, ale ja go po prostu nie umiem.
Bo to chyba jakoś działa tak, że trzeba wiedzieć mniej więcej, jak działa ta walka. A ja się tego nigdy nie nauczyłem. Jedu. Bardziej tankowa to nie mógł być. Boję się szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o to, jaki czas będzie na to wymagany, na wyższe te. Au. Ach. Mam wrażenie, że dużo jest miejsc, gdzie damage boosting by bardzo pomagał, ale jednocześnie nie mam na tyle dużo HP-ków, żeby mu sobie nas pozwolić. Microsoft Man. Au. Au. Minęłem Blizzardmana, czuję się absolutnie okropnie ze sobą. Za długo nie grałem w Mega Mana 6. To co, kiedy wyścig z Mega Mana 6 powtarzane? Oby. Nie jak najprędzej. Wodne etapy, najlepsze. O Jezu, i to te wodne etapy. Tutaj nie można nawet za bardzo tego olewać, ej. Czy tutaj nie było... Jap! Dobrze kojarzyłem, że tutaj coś było niefajnego. Tylko nie pamiętałem właśnie, czy on mnie będzie spychał w lewo czy w prawo. Ostatnio miałem chyba z Shinem rozmowę na temat gier, które są nieuczciwe przez to, że... O mój Boże, to było absolutnie okropne. Przez to, że gracz nie ma prawa wiedzieć o czymś bez śmierci przynajmniej jednej i właśnie wspominał o Mega Manie 6 jako takim przykładzie. I w sumie coś w tym jest. A to, że potem mogę umrzeć jeszcze drugi raz w ten sam głupi sposób, to już jest zupełnie inna sprawa i o tym się nie rozmawia. Dajcie im skoczyć. Let me in. Apteczka? Życie. Mogłabyś to być apteczka, nie będę kłamał. Te wszystkie itanki. Teoretycznie mógłbym pewnie ich używać teraz, jak o tym myślę. Biorąc pod uwagę, że czasami właśnie mi brakuje HP-ków, żeby coś przeżyć. A jednak jest to zazwyczaj szybsze niż wziąć się wywalić. Szóstka ma najwolniejsze w ogóle przejście między tymi, między ekranami. Takie mam wrażenie. To będzie brąz. Yep. Jaki jest następny? 5.30 pewnie? Yep. 5.30. Nie będę nalać brawo. Na razie chcę przerobić wszystkie jako tako, potem będę się zastanawiał. On miał jakąś swoją słabość, tylko nie pamiętam jaką. Czy to nie był ten... To był jego słabością... Tomahawk? Yep. Ach. Wciąż Tomahawk? Yep. Kurde, nie zdążyłem ze slajdem. Nie, zostać mi inputy nie wchodzą. Nie podoba mi się to. Na trzecio też. To jest właśnie problem, bo obawiam się dlatego zawsze, że mi nie starczy na pozostałe fazy, jak w pierwszej będę używał. O Jezu, to było okropne. Nie mam tanku. O tak, najlepsze położenie. Znaczy to nieironicznie, biorąc pod uwagę używanie tomahawków, nie jest złe. O Boże, to jest katastrofa. Nie zgadnę. Srebra? Yep. 4 sekund? 2 sekund mi zabrakło. Ta zniewaga krwi wymaga. Au. Au. Au, Jezu. Nie mogę. Kontroler mi się zalepia. Nie zdążę. Raczej nie wyrobię teraz z sapkami.
zwłaszcza jak mi się będzie tutaj pojawiał. Holy fuck. To było katastrofalne. Szóstka nie jest pod... I mean... Nie, nie wydaje mi się, żeby szóstka generalnie była jakaś super prosta. Nie jest trudna na pewno, ale też nie wydaje mi się, żeby była jakaś... bardzo prosta, tak powiem. Na pewno nie jest tak prosta jak piątka, o Boże. Plus moje, mam wrażenie, że coś bardzo jest nie tak z moim kontrolerem obecnie. Bo inputy mi nie wchodzą tak, jakbym chciał. Nie wiem, czy to ja zalepiam, czy to kontroler zalepia. Pewnie oba na raz potrafią. Mogę chyba dwa razy przejść. W takich sytuacjach mógłbym pewnie trzy... O Boże, nie podoba mi się to. Został mi ostatni trzy i muszę go wykorzystać. Było 55 bodajże. Nice, nice, nice. Mega Man 1.6 mashup. To będzie zabawne. Zwłaszcza, że widzę, że dobrze się zaczyna. Come on. Come on. Gdybym wiedział, że on mi coś takiego będzie robił, to bym zmienił na Crash Bomby. Przysięgam. Dopiero co tu byliśmy, come on. Nie mogę tutaj za bardzo 7 damage boostować, bo HP-ki. Trochę bym chciał, ale właśnie dlatego bym chciał. Holy fuck. Nie potrafię nigdy wymierzać tych skoków w wodzie, przysięgam. Dlatego większość etapów, które mają odmienioną grawitację, robię przed damage boostowanie się, jeżeli chcę je robić szybko. To było zaskakująco celne. Czy tutaj checkpoint jest na końcu, czy jeszcze przed tymi, gdzie trzeba jedenki odpalać i tak dalej? Raczej chyba po. O. Okej, czyli tu na górze. Zastanawiałem się w sumie, czy ten, czy... Bo tak przeglądałem sobie bibliotekę gier, które mam, które mógłbym chcieć jako tako ogrywać w ramach simów. A mam ostatnio tendencję do ogrywania gier, których po prostu gdzieś tam i w tak zwanym backlogu siedzą. Zastanawiałem się, czy nie wziąć do tego Finala 9, ale mówię, trochę gdzieś tam mi po głowie siedzi, że kolejny RPG, ile można. Domyślam się, że... O, jedu. O mój Boże, to było obrzydliwe. Ja. Dobra, to koniec zabawy. Zabawa właśnie się skończyła. Albo i się nie skończyła. Zabawa najwyraźniej dopiero się zaczyna. Dawaj, ja ma. Teoretycznie mam. Jak długo nie jeździłem, to zupełnie inna sprawa. Ale mieć mam. Na czuja, bardzo na czuja. Jeszcze jedna żaba? Tak. Ale będzie brąsobiony. Też czuję. A no i zdążyłem. Aż dziwne. Oho. Zapomniałem już sobie, że to megamix ze wszystkich. Bomby. Proszę, dziękuję. Proszę. Okej. Okay. Okej, okay, to powinien paść. Nice, nice, nice. Jest pasty, czy jest okej. Okay. Najsłabszy buster w historii, I swear. Nie wmówicie mi, że ktokolwiek gra ma mocniejszy buster. O!
Bastard X, a X7, o! Na spokojnie, nie chcę się wyjebać. X7 nie istnieje. Chciałbym, żeby tak było. Przynajmniej wtedy bym w niej nigdy nie zagrał i nie narzekałbym na to, że istnieje. Falao. Co macie do X7? Mam dużo zarzutów do X7. Dobra. Kosy do zabawy. Moim głównym zarzutem do X7 jest to, że ta gra jest za wolna. In Before Martin teraz powie, że dużo mamy nawet szacunek. Proszę nie. Błagam nie. Znaczy ja na fabułę w X7 nie narzekam, powiem szczerze. Fabuła jest jedną z tych rzeczy, na które w X7 jakoś bardzo nie narzekam. Ja mechanicznie nie wnoszę X7. Zresztą nie wiem, czy w którymkolwiek czy w którymkolwiek Mega Manie, jaką taką narzekałem na fabułę, to nie są gry, które gram dla fabuły. Taktyczna wyjebka dla HP-ków. X7 po japońsku ma też tą dużą zaletę, że twoja broń nagle zaczyna zadawać się obrażenia. Naprawdę. To, że w amerykańskiej wersji się zadaje dwa razy mniej, jest dla mnie kompletnie bez sensu. I nie wiem, kto wpadł na ten świetny pomysł. To trochę coś jak z Castlevania 3 bodaj, jeżeli mnie pamięć nie myli. Zatrzymają nieco fabułę. O, hejty na 04 incoming. To brzmi jak hejty na 04 incoming. Ach, chuj, nie chce mi się. Po prostu sobie spadnę. O, aż nice, nice, nice. Najlepsze segmenty. Nie trzeba było zbierać zbrojeń. No z drugiej strony były upgrade'y, których można było nie móc zebrać dla X-a, bo zebrało się go za późno. Więc też trochę chujosa. Dobra, chciałbym się tu nie wywalić, bo byłoby mi bardzo głupio, gdybym to zrobił. Bardzo głupio by mi było. Taniaszka. Znaczy moim głównym problemem z X-em w X7 jest to, że się go dostaje bardzo późno, bo jeżeli wiesz idealnie co robisz, to dostajesz go po 4 etapach. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Szybciej niż po 4 etapach X-a się nie da dostać. A to zakłada, że absolutnie niczego się nie spiedzieli, to X7 jest bardzo proste. Zwłaszcza patrząc na poziom Hinalda. To do gier anime, gdzie cały budżet idzie w tak zwane fabuły. Coś tam, cała seria Neptuni. Oho. This gonna be good. Exist ally. Ulala. Nie, przynajmniej się wpierdziłem w niego. Oj. Było blisko. Skopałem. Ach. Ale fajny item, szkoda, że go nie wziąłem. Challenge completed. Brąz jak nic. Nie uwierzę, że ty... What the fuck? Okej,
mam bardzo dużo do nadrobienia do złota, ale że to jest wciąż srebro? Serio? To nie jest coś, co spodziewałem. Dobra, Magnet Beam. Oho, a że użył Magnet Beama? Ulala. Okej, czekajcie. Uno momento. Boże, to się tu wskakiwało? Nigdy nie pamiętam, czy to... Okej, tędy się szło. Aż pewnie mógłbym z drugiej strony, I guess. Okej, idzie się w prawo, rozumiem. Rozumiem! Come on! No, tak to powinno dać wyglądać. Tylko dziękuję Bogu, że Magnet Beam się recytuje to podejście. Aj. Aj. Jeżeli chcę to robić szybko, to powinienem z przedmiotami, I guess. Bo jakby zdaję sobie sprawę, że... Bez przedmiotów też się da i nie stanowi to dla mnie jakiegoś wielkiego problemu. To robi po swojemu, jebać. Jestem niemalże pewien, że ostatnio jak chciałem zrobić przedmiotem, to się wyjebałem tutaj. Bloczki w Mega Manie 2, oj tak, tak. Dobra, tutaj na spokojnie można jetem przelecieć. Powiedziałem jetem przelecieć. Nice. Okej, próby skakania zmniejszają mi klatki, więc wolę sobie nie opóźniać. Nie. Prawie się wyjebałem na minę. I to bynajmniej nie Hakuba. Tu się używało jeta. Bardzo szybko, skoro pamiętam. Da się ustawić opcję, żeby nie klatkował, z tego co pamiętam? O Jezu. Wow. Wild. Na spokojnie. Ale jeżeli tutaj chce, to może klatkować taki oryginalny jet. Proszę. Dam radę? Nie dam rady w ten sposób, goddammit. Możliwe, że dałbym radę, jakbym to inaczej próbował zrobić. Hello? Tak, ode. Zapomniałem trochę, jak to cholerstwo działało. Jet, bez. Wow. Okej, rozumiem. Rozumiem. O Boże. Okej. Jeżeli złoto będzie na 3, to wykurwie coś. Okej, złoto na pewno nie jest na 3. 2,35 jest na srebro. Ja nie miałem wrażenia, że ja to jakoś bardzo wolno robiłem. Znaczy wiem, że się wypaliłem ze 2-3 razy, ale... Holy fuck. What the fuck? Boję się. Oh well. To będzie zabawa. Jak się z nim walczyło? Nie pamiętam, jak się walczyło z tym jedynki. Z jedynki. Okej, tak się walczyło, jest. Dzień dobry, czy to niebieski bombowiec? Jak najbardziej, jeszcze jak? Czy jestem w stanie nie oberwać ani razu? Biorąc pod uwagę, ile czasu zajmuje animacja, to wolałbym, żeby tak było. Niech spędzi, spróbujmy.
To nie trwało długo. O, kolegowie przeskidanuje. Dobrze, dobrze będzie. Bubble. A, teraz nie obrywałem na przykład. Mało. Dwa to zawsze za mało. O Jezu, zapomniałem o tym kontakt mage'u. Wow. Nie rób mi niczego niemądrego. Powiedziałem. Czy ja właśnie Zajczyn? Double KO. Chociaż nie, Kyle jest Shadow na początek. Teraz będzie Coil. Light, co na początku trzeba. To będzie piękny brąz, już to czuję. Przynajmniej Gamma ma w miarę szybką animację. Fajnie, skoczę ci na rękę. Niech ci będzie. Top spin po moim kurwa trupie. Oh, god damn it. Nie umiem używać top spina w miarę sensownie. Wiem, że może być szybciej, ale może też po prostu nic nie zrobić. Tutaj faraobowa i był. Hello. Mogę tego nie przeżyć teraz, jak o tym myślę? Chyba, że... Halo? Za dużo rzeczy chciałem zejść. Czy ja tutaj padł umarłem na każdym Wiley poza tym z jedynki? Chyba tak. Trochę wstyd. Trochę bardzo wstyd. To może by się wziął... Nice! O Jezu, nie można tym dotrzeć. Zapomniałem, że ten... że Pharaoh Shot jest w 7 kierunków, a nie w 8. Bo nie można pod siebie. Aha, po ciebie nie można, haha. Hello? W sumie ciekawe, że ten, że dali tylko jedną formę Wilego z trójki, tak jak w tym myślę. Znaczy wiem, że wszystkie inne to praktycznie jedna walka, ale wciąż dziwnie. Możesz powiedzieć, dziękuję. Nie będę kłamał, ta walka jest straszliwie mozolna. Czy walka w piątki jest najdłuższą, jeżeli chodzi o to, jak wolno się go bije z tych części 1-6? Z części 1-6. Bo siódemkowa wiem, że jest dłuższa. Zresztą swego czasu kurwa, nie speedrunowałem, tylko perfekcjonowałem walkę z 7. Jezu, nie starczy mi bita, holy fuck. Kurwa. Wracając, perfekcjonowałem swego czasu kapsułę z 7. Czemu na Falbomb? Halo? Więc pamiętam doskonale, jakie to jest zło, uwierzcie mi. Znaczy ogólnie Mega Man Bass to jest absolutna katorga. To jest gra, w której bossów nie da się bić Mega Man... bossów się nie da bić Bassem, a etap przejść Mega Manem.
To jakoś tak chyba szło. Bit? Bit, ty kurwo jebana. Ja właśnie też bardzo dawno grałem. W dodatku grałem w wersji na Game Boy Advance'a. Tak, ja wiem, że ludzie często na nią narzekają za to, że... ma mniejsze pole widzenia. Odrobinę. Bass na pewno ma o tyle łatwiej, że... Well, ma kierunkowany baster, ale... Plus mobilność jest mimo wszystko moim zdaniem lepsza. Nie starczy mi bita. Czemu bit używa czasami losowa amunicję i nic nie robi? Bit, ty chuju. Czemu mi to robisz? Oj, doskonale, teraz muszę czekać, aż łaskawie się pojawi. Nie pamiętam nigdy, czy Jairo działa. Teraz się przekonamy. Jop. Przynajmniej tyle dobrze. Nie wyobrażam sobie tej walki bez Jairo w takim razie. Jakby się bit kończył. Dobra, weź mnie zabij, bo wiem, że nie przeżyję. Nawet nie próbuję. O kurwa, ale wyjebki na tym Wildim? To inne są. Nie, nie, ja nie miałem za bardzo nadziei na to, że będę miał jakąkolwiek sensowną rangę na tym. Już od momentu, kiedy umierałem na drugim Wildim. Aha, tylko żeby nie stracić amunicji takiej wcześniej. Już czuję, że straciłem za dużo. Au. Jeszcze jeden strzał? Chyba jeden. Yep. W najlepszym wypadku to jest srebro. Nie, ja się poddaję. Nie rozumiem. Guys, nie rozumiem. Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie. Nie wiem. Wytłumaczcie mi to. W bloczkach wydaje mi się, że szło mi nieźle i dostałem brąz. Tutaj się wypierdalałem co chwilę i mam złoto. Nie wiem. Kwestionuję. Oh boy. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? 34 minuty? No bojmy może najpierw pozostałe. No item w to zgaduję, że bez broni po prostu. Zobaczymy jak dobrze... Jep, bez broni. Próbowałem slajdować w pomocy. Czy on nie próbował tutaj wskoczyć? Próbował tu skoczyć, dobrze pamiętałem. No, się chyba jakoś dało nadużywać. Podobnie trochę jak... Nie, nie dało się aż tak bardzo nadużywać jak pamiętałem. A może się dało. Wiem, że część AI naprawdę się bardzo mocno nadużywać w jedynce. Odgasmen umrę. To szczerze, że będę po prostu robił to na zasadzie... Zabijam bossa i umieram na następnym, żeby się wyleczyć. Wiem, że to mało efektywne, ale... Paus glitcha. Paus działał z zwykłą armatką? Bo nie pamiętam w tej chwili, powiem szczerze. To mnie jeszcze trafiło. Ja nie mogę zerknąć, ale wydawało mi się, że Paus glitch nie działa z tą. Z armatką. Design botów w jedynce jest absolutnie chujowy. Powiedziałbym, że ogólnie design w jedynce jest absolutnie chujowy. Tutaj momentami miałem wrażenie, że dosłownie spadam w ostatniej chwili i jestem wciąż stunowany. O właśnie. Najlepszy design z tych
oryginalnych nie wiem, czy nie ma bomb, dosłownie. Gdzie też nie jest to jakiś bardzo kreatywny design. Jeden boss, którego robię, to Yellow Devil. A przynajmniej w jedynce nie ma tego bullshitowego ataku, który ma w trójce. Gaz na jedynce ma dobre to dupę. Dum dum. Oh my. Walka prawie jak z Firemanem. O kurde. Alekman. Na niego kojarzę, że dało się jakoś to robić tak, że odpowiednio tajmowało się strzały? Ale na pewno nie tak. Nie będę kłamał, Alekmana tutaj zawsze biłem po prostu bronią Catmana. I przez to mogę nie pamiętać, jak to się robiło. Ulala. Nie, mam wrażenie, że jeżeli się wpadnie w jakiś rytm, to można go blokować w miejscu takich przed chwilę, które robiłem w pierwszej walce. A, to mnie trafia. Right. Right, right, right. Co to miał na myśli przez to? Nie umiem walczyć z Eggmanem, holy fuck. To jest dosłownie. Nie, tak naprawdę nie. Ależ hate, holy fuck. W takim tempie to ja go w ogóle nie pokonam. Jakkolwiek głupio to nie zacznij, to tak długo jak nie trafiam nie swoim atakiem, to nie jest źle, tylko wciąż po kolei wykorzystujesz ich słabość i od kogoś trzeba zacząć. Znaczy taki design jest ok, tylko no mówię, od kogoś trzeba zacząć i pytanie od kogo. Czy ja nie miałem zbindowanego pause? Okej, okay, mam. To chyba tak nie działa. Jep, to logicznie nie działa z tym pasterem. Od Bombmana? Nie no, Bombmana da się, Catmana da się, Imo... Gatsmana od biedy się da. Znaczy, wydaje mi się, że tylko Alekman jest taki kompletnie bullshitowy, jak się chce go ten na początek wziąć. Że cała reszta jest w miarę znośna. Fireman Imo też. Fireman jest do zapętlenia z tego co pamiętam, że robi strzał skok, strzał skok, strzał skok i on literalnie nic nie robi, albo też ten esej. Jezu. Nie rozumiem tego bossa. On jakoś reaguje na strzały, to na pewno. Ja tego nie zrobię na bounce nawet. Jakby...
Jakby ogarnąć, jak on dokładnie reaguje na strzały, to może, ale też nie do końca to czuję. Nie dam rady tego tutaj przyjęcia. A propos. Holy fuck. Jak się pokonuje Elekmana bez broni? Będę musiał obejrzeć jakiś filmik, nie wiem, Romitila albo kogoś, kto perfekcjonuje, tak jest. Ale to. Za szybko próbuję. Au. Takaż. Za szybko, a to po. Kolci trochę, żeby slajdować przyzwyczajenie do tego, do dogbota. Bo za dużo grałem w trójkę w porównaniu do dwójki. A tak to zrobiłem to po prostu bardzo bezpiecznie i na spokojnie. Ej, jeśli czasami tak ładnie da zapętlić. Szkoda, że nie zawsze. Znaczy w sumie to dobrze, że nie zawsze, ale jednocześnie szkoda z perspektywy właśnie takich wyzwań. W nowszych Mega Manach mam wrażenie, że jest tego trochę mniej. Taki pośrodce przykład, który mi z automatu przychodzi do głowy, to jest chyba Freeze Man? Że on miał jakieś takie bardzo zapętlone jaj, nie wygram tej walki. Może wygam? Nie, ni chuja. Chociaż, może. Ah! Powinien jeszcze ci w kolce skoczyć, jak jest. Czy ja w ogóle mam... A nie, nie, nie ma tego. Zastanawiam się, czy jest możliwość ustawienia tego turbo podsadacznie. Z perspektywy tego menu. Bo mam wrażenie, że gra jednak trochę wciąż nie chodzi tak płynnie, jak mogłaby chodzić. A kurde, źle skoczyłem. To jest takim zabawne, jak wielu bossów z Mega Mana dwójki się nie kojarzy movesetu przez to, jak Metal Blade ich tyrają. I potem jak przychodzą takie challenge jak ten, to nagle... Ej, czekaj, ten boss ma ruchy, które trzeba unikać. Akurat. Nie zrobię tego. Za mało HP. Chyba, że... Yep. Kiedyś widziałem opinię, że jedna z tych serii jest nie do uniknięcia. Nie wiem, czy nie ta właśnie. Ile w tym prawdy, to nie wiem. Ulala. Ja znowu tego nie zrobię w takim tempie. Thank you.
O mój Boże! Retardacja. Absolutna. Mam nadzieję, że nie przyszli tutaj podziwiać czego skilla. Bo póki co to możecie tam już podziwiać brak takowego. Metal. Dobrze, że nie masz wszystkiego jak Perfect Ten. Bo to by dopiero była masakra. Jakby są bossowie, których jestem w miarę konsekwentnie w stanie perfektanować, ale są raczej w mniejszości. Ach. A, Woodman a propos bossów chujowych. O mój Boże, Woodman bez słabości. Czy jest Gumbifon? Też coś czuję, że się wyjebie. Bup. Musisz się nauczyć, żeby szybciej umieć jak ma mało HP. A nie próbować się bić. Nie próbować małej coś, że jestem jednak dobrym graczem. Czy jakoś tak? Dobra, tutaj najlepiej jest chyba tak zejść mimo wszystko. Że po prostu na drugą stronę się przejść. Obrywając sobie jednym liściem. Wydaje mi się, że da się to jakoś zrobić, żeby nie obrywać, ale nie umiem. Bo wiem, że perfect run z Woodmana jest możliwy, ale nie dla mnie. A Quickman powinien dać radę, jeżeli nic kupienia nie zrobi. Jeżeli ja nic głupiego nie zrobię, ewidentnie robię. Ech. Dałem się jemu trafić przez tą madem. Ach. Czy nie było 8 minut na wszystkich w ogóle? Chyba tak. Flashmana nie ubije, by the way. Bo to kolejny boss, z którym nie umiem walczyć. Więc taktyczna wyjebka. Ze zwykłym Flashmanem jeszcze jak ci mogę, Jezu Chryste. Dogbota Flashmana nie umiem przeskakiwać za nic w świecie. Dogboty to pomyłka, wiem, żeby nie było. Zdaję sobie sprawę. Było 8 minut, prawda? 10.40, 6.50. Znośnie. Dobra. Czas na grę, w której czuję się chyba najbardziej komfortowo, jeżeli chodzi o Bastion Only. Ja to debil. Się slajduję. Mój ulubiony bot, gdzie oberwie się co najwyżej pierwszym atakiem, a potem już żadnym. Ach. Tutaj naiwnie liczę na złoto, chyba że coś mi apady udupi. A chyba będę gotowy do bycia udupionym. Op, nie da rady chyba. Wiecie co, zastarzuję sobie całe, bo wydaje mi się, że trójkę powinien być w stanie zajść, jeżeli ogarnę, więc będę prawo.
O właśnie, tak to się robi. Już sobie przypomniałem dokładnie co jak. I przy okazji będę miał pełne HP na Shadowmana. Ach. I teraz jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Jak on jest blisko, to trzeba już na czuja próbować skakać w takich sytuacjach jak tu na przykład. Bo ten flight jest za szybki, żeby go konsekwentnie na refleks brać. Można też najwyraźniej nic nie zrobić. A tym razem poszło dużo lepiej. Needleman drugi z kurwestem do Buster Only. Ej, co ja zrobiłem? Timer mi zesłania kawałek walki, nie podoba mi się to. Jestem idiotą, Jezu Chryste! Co ja robię? W ogóle to bardzo niefajne, że wrzucają po sobie tego Shadowmana i Needlemana. O Jezu. Bo mówię, to jedni z gorszych bossów do bicia Bastionowni. Zwłaszcza jak się zamknie w takim miejscu jak tutaj na przykład. Come on. Ach. Hardman, czyli tam gdzie się zazwyczaj po prostu bije z bossem, kto komu więcej zada. O Boże, obedwę. Ja pierdolę, nienawidzę swojego życia. Nie zdążę teraz już raczej. Nope, nie ma szans. Musiałbym unikać. A nie umiem tego unikać. Hardman to jest jeden z tych bossów, gdzie po prostu zajduje się na obrażenia. Byle unikać tego jego ataku o tego. I jakoś to będzie. Bo jeżeli mam pełne HP, to możemy spokojnie to wygrać. Dobrze, jak nie mam pełnego HP, ale wtedy to już z kiliszą. Dużo większe niż normalnie pokazuje. To boss, na którym ja się śmieję trochę, że trzeba się aktywnie starać, żeby oberwać, to mi się notorycznie udaje, by the way. Ale to dlatego, że się śpieszę i próbuję wciskać hity tam, gdzie się nie da. Krzyżak mi się chyba Antika nie za bardzo wyrobił. O, Gemini, zajebiście. Kolejny przyjemny boss do bicia armatką. Zdaję sobie sprawę, że nie robię tego jakoś bardzo szybko i efektywnie, ale w tym wypadku preferuję opcję bezpieczną. Jezu! Powiedział po czym i tak się pewnie teraz wyjebie. Przejdę celem i nie umrę. Pa 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 pa. Ech. Jak to było? Chciałbym się czasem mylić odnośnie swoich przewidywań.
No to teraz jak na złość go perfekcjonuję. Nie mogę. Nie mogę. Nie wytrzymam. Tam jeszcze został właściwie. Park na pewno. Bo staram się na ile mogę się w niego wbijać, żeby ten... Żeby walka szybciej szła. I pewnie jej powinienem. Co się oprócz z parkami jeszcze dostał? Wątpię, że był na złoto. Aż w sumie, czekaj, bo jest park. O Jezu, co ja robię? Robię absolutnie fatalne rzeczy. Holy fuck. Muszę przestać. Ja się tu wyjebię, by the way. Bo RNG mnie jest nienawidzi. Albo i nie? Okej, nieważne, wyjebałem się. Albo i nie. Dzięki. Uwaga, nie spadaj, dziękuję. Mam jeszcze szansę. Kurwa jebana! Czemu on się zdecydował teraz atakować od razu? Re! Dobra, chodź pigan. Nie, czekajcie, bo Spark, Magnet, Hard Stop, Shadow, Gemini, Snake, Needle. To będzie ostatni. Siódemka na złoto i nic nie jest ze swojego życia. No nieważne, to było złoto, to mało. Ciekawe w sumie. A w twórce tego. O kurwa, bloczki bez itemów. This gonna be good. No ja bossów bez itemów też się boję z czwórki. Slide, debilu. Bo oduczyłem się kompletnie walczyć z Faraomenem. I czemu nie ładuje mi się... Czemu nie ładuje mi się Buster? Chciałbym, żeby zaczął ładować Buster, a nie skakać. Oho, nie w takim miejscu, morso. On robi dokładnie wszystko nie to, co chciałbym, żeby... Ulala! Faraomen mnie dzisiaj nienawidzi. A, to już wiem, dlaczego Mega Man 4 ma tak dużo czasu do danego. Bo te wszystkie ładowania pasków życia. Czy możesz stanąć w miejscu? Nie wytrzymam. Ja ich nie mogę. Nie mogę z tą wajdą. Rajdź. To jest najgorsze, że jak się tutaj wyjebiesz, to potem masz... Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery sekundy ładowania HP. Raz, dwa, trzy. O kurwa, najlepszy boss do takiego challenge'a, co nie? RNG, czy akurat będziesz miał dobry czas, czy nie? Najlepszy. Mega Man 4 najlepszy do wyścigów. Aban.
czwórkę pamiętam najmniej. Ja czwórkę w miarę dobrze pamiętam, przynajmniej jeżeli o bossów chodzi. O jest. Slide, masz slajda, imbecylu. Używaj go. Nie jestem pewien, czy Brightman nie działa jakoś tak, że jeśli go raz strzeli zwykłym, to można do końca go bić ładowanymi. Ja tu mam slajda. Nauczę go używać. Mam wrażenie, że u mnie problem nie jest to, że zapominam, że mam slajda, tylko że wydaje mi się, że on nie skoczy aż tak daleko. Okej, okay, nieważne, I guess. Au. Chyba strzeliłem go jakimś nienaładowanym w pełni pociskiem. No, właśnie tak mi się wydaje, że jeżeli jest jeden na ten sam pewnie na dwa, to tylko bangla. Jak się tego unikało? Kochamy bossów, którzy są nieśmiertelni. Hej? Hej! Okej, jeszcze jeden strzał i powinien być git. Nice. Ktokolwiek nie będzie, idę się wyjebać. Chociaż Ringman... Chyba tak, idę się wyjebać. Bo... Pomniałem go z Stelmanem, jeżeli chodzi o to, jak się łatwo z nim walczy. Pamiętam mniej więcej, jak się z nim walczy, ale... Nie czuję się komfortowo. Na tyle, żeby próbować. Zobaczcie, jakoś robi tak, żeś tak robi, tak. Slide na drugi koniec mapy. I powtórz Shot Infinitum. Okej, czyli ta walka jest też w miarę prosta, tak jak zapamiętałem, tylko nie pamiętałem dokładnie, co się w niej robi. A, to muszę jeszcze wydawać. Goddammit. Divement to będzie niefajne. Chociaż sobie może bez tego. Bez jego słabości jest wygodniej rzeczywiście. Zaraz zobaczymy. Kiedyś przestaje, okej. Okay. To on nie przestaje. A, skinny szybit, good i tak dalej. Au. Muszę chyba mniejsze skoki robić, mam wrażenie. I przede wszystkim trafiać pociskami, to na pewno mi pomoże. O mój Boże! Jakby tak w ogóle nie strzelał tymi torpedami, to już w ogóle byłbym bardzo content. Ale zgaduję, że wymagam za dużo. Ojo! Jezu! Spokojnie teraz, piątka tam się ze wszystkim da walczyć, Bastery.
Małe torpedy da się zniszczyć jednym strzałem, to mnie zastanawia. Bo jeżeli tak, to mogę to w ten sposób teoretycznie, to walka wtedy dłużej potrwa. A przynajmniej będę umierał jak idiota, I guess. Ale jednym się da, ewidentnie. Tylko jednocześnie próbuję skakać, żeby je zniszczyć. Takim niskim skokiem to powoduje, że umieram. Więc nie wiem, na ile to ma sens. Nie, trochę jest diamond. O, Battle Networka, byłeś takim prostym bossem. Nie mogę. Niech ktoś powstrzyma tą karuzelę spierdolenia, którą dzisiaj pokazuje. Bo inaczej tego nie nazwę. To jest sprytne, jak ja patrzę. Że takimi pełnymi skokami mogę dość mocno manewrować. O, cześć Tony. Umrę na Toadmanie. Staw na to. Byłem o krok. Tak blisko od śmierci, a to nie byłem już naprawdę dawno, siema. A potem tylko inni uczestnicy wyścigów czwórki by się mogli ze mnie naśmiewać. Przysięgam, tacy bossowie są stworzeni tylko po to, żeby torować graczy, którzy speedrunują grę. Sądzę, jeden raz... ani jej nie hejtę, ani jej nie lubię jakoś bardzo. Lubię to, że wprowadza innowacyjne elementy. Na pewno w postaci Power Geara, Speed Geara. Nie byłem jakimś wielkim fanem designów tych. Jeżeli chodzi zarówno o etapy, jak i o bossów. Ale i potem. Jeżeli dostanę to trasę, naładowanie. A i te też to, jak krótki jest endgame jedenastki. Bo praktycznie dwa etapy to jak dla mnie kiepski żart. Dobra. Wyjebie się? Chyba nie, co? Okej, okay, cofam to, co przed chwilą powiedziałem. Chyba się wyjebie. A teraz to już na pewno. Holy fuck. Jeżeli miałbym wybór odnośnie tego, jaki chciałbym, żeby był kolejny Mega Man, to chyba bardziej wolałbym coś pokroju 10 niż pokroju 11. Jezu, przestań.
Evaluate 9. O takich rzeczach się nie mówi. Bardziej myślałem w kategoriach klasyków po prostu. Że jeżeli miałbym wybierać pomiędzy klaskami, jaki chciałbym, żeby był podobny, to chyba mimo wszystko ich 9. Dobra, jak się z tobą walczyło? Jak się z tobą walczyło? Dobra, już wszystko pamiętam. Tak mi wydaje się być za późno. Powiem szczerze, dawno grałem w jedenastkę i aż tak dobrze nie pamiętam, ale kojarzę, że z checkpointami miałem tam jakiś problem. No, a problemem z game 15 jest to co napisałeś, że no, jest po prostu. Tam mam dwa etapy, z czego jeden to bossarz. No tak, Gravity. Gravity powinien być do zrobienia bez tego. Bez umierania. Słynne ostatnie, wiem. Czy ja naprawdę powiedziałem ich 9? Come on. Nie mogłem powiedzieć ich 9. Nie mówisz mi. To są oszczerstwa. To są oszczerstwa. Pomówienia. Kłamstwa. Au. Chodziło mi o to, że wybrałbym coś po kraju dziesiątki, aniżeli te. Aniżeli jakieś jedenastki. Jeżeli miałbym mówić, jaki chciałbym, żeby był nowy X, to coś pokroju X8, albo... Well, będę zhejcony, ale coś pokroju X6. W sensie... Albo coś się bardziej, jeżeli chodzi o gameplay przypominające X6, albo coś, co przypomina gameplay 8. Bo... X6 ma dużo designowych problemów, a nie gameplayowych moim zdaniem. Tak powiem, 11 ma już 5 lat. Śmiałem się dzisiaj odnośnie pewnych gier, które wydawało mi się, że mają dużo mniej lat niż mają. StarCraft 2 ma 13 lat. To mnie przeraziło dzisiaj, jak to sprawdzałem. Obezwałem o Stonemana. Zaraz wyjdę. X8 mniej gimmickowych etapów. I mean, nie przeszkadzałem jakoś bardzo gimmickowe etapy, o ile gimmicki są rozsądne. Bo są... Tak pół żartem powiem, że są gimmicki i są gimmicki. Tak długo jak nie są to minigierki jak te z kursami, to jest ok. Tak samo ja osobiście nie byłem wielkim fanem tych etapów w Krysie jakiegoś tam pseudo Ray Chasera miało. O, spadł mi medal za... Medal. Spadł mi medal za 25 aczyków! Aczyk to 25 medali. Złotych.
Dobra, teraz pytanie, czy pamiętam jak się walczy z bossami w Mega Manie 6? On się jakoś tak dziwnie zapętlał, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy nie tutaj. Chyba tutaj. Doberek, jaki jest challenge? Robię ten z Legacy Collection. Powiem więcej, jednego do tej pory udało mi się nie zrobić, ale moim zdaniem jest lekko zjebali. Tak, serdecznie, Mega Man jest lekkim na każde, bo już mówiłem na początku streama, że po prostu pomysły były, ale się zmyły. Jezu Chryste. Jezu, ja mam... Czemu nie używam naładowanego bustera? Pomocy? Dopiero to przyszedłem z Mega Mana 5, czemu nie używam naładowanego bustera? Holy fuck. Nie, aż bo nie, to jest no item. W tej chwili. Czy on zawsze odbijał tarczą pociski? To są niezabawne, bo Marcin pierwszy to powiedział, jak przyszedł, to że Mega Man 6 nie jest taki prosty, jak się nie ma i tanków. A kurwa, on się odsiąbił. Ej, wiecie co? Czas na taktyczne przypomnienie sobie, że mam ładowanego bustera. Zapętlanie AI za każdym razem. A goddammit. Aczkolwiek nie będę kłamał z ten. Z Mega Mana 6 bardzo kiepsko pamiętam bossów. Ogólnie Mega Man 6 bardzo kiepsko pamiętam. Himbifold to pora to zmienić. Ha, nie. Gdzie jest zabawa, jeżeli ćwiczysz przed takimi rzeczami? Możesz, proszę, dać się trafić? No! Okej, okay, dobra. Ten będzie akurat. A, Twitchu mnie. Doskonale, to jest to, co chciałem usłyszeć. Przynajmniej to nie moja wina. Okej, okay, boss z tym nie umie walczyć. Nie umiem. Czego da się przeskakiwać? On nie wygląda jak boss, którego da się przeskakiwać. No, wydaje się za duże na przeskakiwanie. Więc chyba czegoś nie zrozumiałem w tej chwili. No! Boże! Nie rozumiem. Nie mówisz mi, że jego się da przeskoczyć. Okej, jego może się dać przeskoczyć. On wygląda na za dużego, żeby się dało go przeskoczyć, okej? Okay? Ale będzie wyjebka. Taktyczna.
No i nie sprawdziłem. Nie mam. Zastanawiałem się, czy gra ci daje adaptery, jak jest bez przedmiotów. Czy tylko bronie wyrzuca i tanki, czy... Jezu. Paciku, nie umieraj, proszę. Fine. Jeszcze obezwałem Holy Fact. Windman. Windman chyba nie był strasznie trudny. Słynny ostatnie. Dobra, to się da przeskoczyć. Wow! Kolego! Dziękuję. Się zabija. Tomahawk? Nie, ja ma to. To już czuję, że będzie taktyczne iść w chuj. Gadam sobie jeszcze w X4. O, bardzo im przykro. Na. Będę musiał przejść X4, bo mam z tego złe wspomnienia i wiem na pewno, że to jest skill issue z mojej strony. Au. Nie wybałem. Mam wrażenie, że jest dużo takich gier, gdzie mam złe wspomnienia i że jest to skill issue. Cześć Mega Man 9. O, używałeś baga, o, tak nie wolno. O. Nie, no ja przypominam, że ja nie jestem z tych ludzi, którzy byli jakoś bardzo negatywnie nastawieni do tego, jak skończył się tamten wyścig. Ojo. Za długo nie grałem w szóstkę. Znaczy chyba, bo ja to rozumiem. No ja też rozumiem. Przy czym no ja wciąż jestem zdania, że każdy powinien grać tym, kim woli, a nie, że powinno być to skóry ustalone. Jezu. Muszę się nauczyć, że bossów można przeskakiwać. Kiedyś się tego nauczę. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Czemu się zawsze wydaje, że skoki Mega Man są na tle niskie, że się nie da? No! Czemu bossowie w tej grze się od ścian odbijają? Aha, bo mają jaja z gumy. Ach. Jak się z tobą walczyło? To jest pytanie. Wiem, że już się z tobą walczyłem, ale... To nie znaczy, że pamiętam, jak się to robi. Jak widzisz na załączonym. No mam. Ulala. Jego przez... No, well, there! Jezu. Okej, tak się da jednak. I to nie dało się tak za pierwszym razem? 50 brązowych medali, nice, nice meme. A sobie wypadło. 6.30.
Któregoś X-a Bastenoli. Oj tak tak, X6 bez armorów. Oj tak tak. Nie no, fajnie będzie. A wiecie co? Kurwa. Nie umiem bieg jumpów, holy fuck. Rozumiem. Powiedziałem, że nie umiem bieg jumpów, okej? Okay? Chyba jak tutaj też ma. To jest pytanie. Ten. Okej, okay, czyli tu. Tak. A, czyli muszę stąd? Chyba muszę w prawo. Holy fuck. Halo? Nie, no muszę w prawo. Nie, chuja. A, bo stąd. Okej, okay, dobra. Już, okej. Okay. Już tylko czaję. Weapon only, MM1. O jest. To jest bait. Zostanę zbaitany po nocy. Kurwa. To... Czy mogę przestać, abyś nie miał te rzeczy? Chyba nie. Ja się boję, czy ja się tu z czasem wyrobię? Dlatego startuję już na samym początku. Tutaj wiem, że da się zejść w jumpa, ale ja nie umiem, za cholerę. Więc nawet nie próbuję. Nie wiem, czy któregokolwiek X-a bym się odważył robić ten. Jezu. Chuje. A jeszcze raz to. Za szybko. Weź, dobra, już wiem. Debil, za debila, debil debilu. Czy mogę przestać? Nie, nie mogę przestać, przykro mi. O, jedno za wcześnie, tyle. Czy stąd się... To by tak wygląda, jakby stąd się dało to zrobić, TBH. Ale się nie da. Chciałem przedobrzyć. A stąd? Też nie. Jebane limacze w X5, ja nic nie wiem, ale ja tu jestem naczelnym hejterem X5, więc moje zdanie się nie liczy. Ty... Kurwa jebana. No, to jest akurat prawda, słowa się Big Spin są katastrofalne.
Tak. Zapominam, że to mnie zrzuca na początku. Hejcie to. Wow, no bo... Niebezpiecznie bitnie. A, dobra, trójka miała w miarę łatwe bloczki, z tego co pamiętam. Zwłaszcza, że można tak zejść, tutaj był główny problem. A i to nie jest wielki problem. Yahoo. Dalsze mega memy są gorsze pod tym względem, tego pamiętam. Tak, 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 to jest bardzo proste. Dobra, rozumiem. Jeszcze dla nas coś bezpłatniego. Tyduu, nie licząc do błotów. Kurde. Okej, teraz muszę jakoś tam wrócić, ej. Dobra. Czy to się dało wcześniej zrobić możliwe, jakimś precyzyjnym skokiem? Tak, tak, tak. Hold up. Jebie mi się w oczach pomocy. Jebie mi się w oczach pomocy. Zem 2. Ha ha! Nie umiem zrobić prostych skoków. Najgorzej. Okej. Okay. To było kompletnie przypadkowe, by the way. Chuje. Okej. Okay. Już widzę. Challenge completed. Brąz? Pewnie brąz. Wracając do czegoś, czego nie zrobiłem, Sevik, z niewyjaśnionych przyczyn. Nie dam rady tego zrobić. Ni chuja nie zrobię. Nie mogę. Nie da się. To jest kurwa niewykonalne. Powiem tak, daj mi dowolnego robotmastera z jedynki, który nie nazywa się Elecman, to ci to zrobię. Nie patrz na to, co właśnie pokazuje. Bo to nie jest adekwatne do tego, co robi mi Elecman. Ale jak kurwa dojdę do Elecmana? Ale będzie psycha się dała. Miałby największą średnią elektryka. Trójka i to nawet nie jest blisko, podejrzewam. Bo jakaś połowa do kwotów jest skurwiała do perfekcjonowania. Bez dogbo...
Oryginalną ósemkę kojarzę, że ten, że Needleman i Shadowman są bardzo nieprzyjemni do perfekcjonowania. Że ten sam Shadowman nie wiem, czy nie miał czegoś pokroju dychy. Oh boy. Ej, Sevi. Patrz na najlepszego bossa. Kurwa. Szczerze mówiąc, to prędzej bym powiedział, że Shadow ma dychy niż Needle. Fajny damage, co? Doskonale, że się rozumiemy. Au. Au. Jezu Chryste. Firemana ci zrobię, Icemana ci zrobię. Pozostałych już widzieliście. Ale to kurwa nie. Przysięgam, musi istnieć jakiś trik na nadużywanie jego AI, by pozwoli to zrobić. Bo nie widzę innego sposobu. On to rozchmijał. Wiem, że na pewno z bronią Catmana się da. Au. Bo on ogólnie reaguje na input gracza, a nie na strzał. I to jest najgłupsze w tym wszystkim. Pojebany człowiek. Gdyby chociaż Power Glitch tu działo. Jedyne na co może działać, to na moją kurwa niekorzyść. Bo mogę siebie Power Glitchować. Poddaję się. Czy to naprawdę tak działa? Czy to naprawdę tak kurwa działa? Nie, chyba nie. Już myślałem, że znalazłem sposób. To ja naiwny. Au. Nie bej, patent Firemana. Masz na myśli strzel, skocz, strzel, skocz? Dosłownie jump and shoot, man.
Eto. Nie rozumiem tej walki. Czas mi się kończy chyba, by the way. Aż sobie zobaczę, jak ludzie sobie radzą. Zobaczmy, jak kompetentni ludzie sobie radzą z tymi rzeczami. O tak, to jest ewidentnie AI pisane na kolanie. W miarę ok, zobaczmy. Moment to jest najmniejszy problem. Nice, to zobaczmy Rockmana. Let's fucking go. Ok. Okej, this. Już rozumiem. Wszystko jasne. Say no more. Dlaczego wyjść? Jezu. Ależ to jest kurwa głupi. Zapomina skakać. Dzięki na to na kamień! Ale Akmen zadaje zdecydowanie za dużo, żeby nie atować się z śmierdzącym serem. I tego będę się trzymał. Okej, okay, czyli mówicie, że tutaj po prostu pierwsze co robię, to się odwracam w prawo. Ale nie w ten sposób. To nie było odwracanie się w prawo, by the way. Absolutnie nie jest mi cię kurwa szkoda. Ani kurwa trochę. Ani kurwa trochę. Ani kurwa trochę. Ty kurwo jebana. Idź stąd. Chuj. Śmieciu. Od razu lepiej. Co za dziwny traf. Musiałeś się bardzo poprawić.
Zaraz zobaczymy, czy dobrze to pamiętam, jak się z Firemanem walczy. Bo to chyba jakoś tak szło. A, chyba nie tak szło. Nie, bo kojarzę, że był jakiś sposób na to, że on dosłownie się robi. Coś takiego chyba. Komunita się trafiać. W sumie on dostaje na tyle dużo obrażeń, że... Ale ja jestem dobrym graczem nagle. Holy fuck. Sześćdziesiąt minut. Ciekawości. Znaczy, okej. Okay. Ciekawe, jaki jest pierwszy rozsądny rekord. Zgaduję, że ten który z tych jest pierwszym prawdziwym. O, ludzie hakują w moich grach wideo. Patrzcie, jakie 300 sekundy. Dziwnie długo mijają te 300 sekundy, nie uważacie? Nie mogę. Nie jestem przekonany, czy chce mi się robić Olo Robotrasza. Znaczy mogę to iść ten z itemami, I guess. Ej, słuchajcie, użyję słabości na Churchmana. XDD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 D
Hej, słuchajcie, użyję słabości w Mega Manie 5. Nie, dobra, na niektórych bossów pewnie ironicznie się opłaca. Ale Chargeman jest ostatnim, o którym bym myślał w kategoriach używania słabości. Not gonna lie. Głównie przez to, jak wpływa jest ta słabość. Dobra, na ciebie na pewno używa słabości. I to jest nienegocjowalne. Cześć, Blade. To wyląduj proszę w jakimś rozsądnym miejscu. Mam nadzieję, że nie słychać, jak bardzo maszuję. To jest moja ręka. Oła, 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 oła. Au. Ja pewnego dnia przez to umrę, by the way. Co ja mówiłem? O mój Boże! Jestem bogiem tej gry. Holy fuck. Kurwa! Wiem, to ten. To akurat wykorzystywałem, jak robiłem no item. Tylko wcale nie wiedziałem, że tak działa z tym, z Rainflashem. O, nie dostałem tym. Byłem pewien, że obezwałem.
Dobra. Najbardziej żałosna słabość Iceberg. Nigdy nie zrozumiem, czemu Mega Man Trigger zrobił dwie różne te. Dwa różne zestawy słabości. Dobra, yerba. Au. Każdy boss jest metalowany w sensie, że na siebie jest podatny. Nie zapominam o tym szczególe zawsze. Czekaj, Elek. Kurwa. Igdę. Przepraszam, musiałem. Nie działa aż tak dobrze, jakbym chciał, I guess. Kat... Co było na kata dobre? Chyba co było na kata dobre? Kat? Bagac. Bagac, no. Okej, tutaj będzie taktyczna wyjeba, bo już widzę swoje HP. Hello! Kamień nożyce. Jaki sens to pewnie ma... Yamato? Chyba Yamato. Yep. Bo wiecie, samuraje lepsi niż zachodni rycerze. Ha. Oh boy. Daj. Mówiłem, że jesteś lepszy. Nie narzekaj. Raz, dwa, trzy. Kurwa, nie chcę mi się czekać, aż on będzie... Chuju jebany. Proszę, chyba. Nice. W sumie teraz sobie zdałem sprawę, że to będzie rzeczywiście długi run. Ej, spójrzcie, to słabość, o której zawsze zapominam. Przysięgam, zawsze mi się z jakiegoś powodu wydaje, że jego słabością jest broń Flamemana. Czy tam Flamemana jedo. A nie, żeby nie było, broń Blizzardmana też ma sens jako słabość logiczną, ale... Człowiek jest jednak przyzwyczajony, że roślinki się spala, a nie tenerza. A to po słabości, xddd. Dady. Shadow Blades. Czy wiedzieliście, że używanie słabości sprawia, że człowiek nagle przestaje używać mózgu do unikania przeciwników? Nie? To ciekawe, bo mógłbym się, że za każdym razem wspominam. Taktyczna wyjeba, bo nie wierzę w swoje umiejętności unikania śnieżynek. Cisk obiema nogami, jak rasiak. Jak już mówię, nie wierzę w swoje możliwości unikania. I to nawet jak próbuję. Au. Tam... Nie no... Niektórych bossów da się... Prawie ich. Jako, że się nie było, to aż głupio trochę, ale... Tam prawie udało mi się dzisiaj zginąć na Toadmanie. Ja nawet nie żartuję. Widzowi mi świadkiem. Zresztą... Wyglądało to mniej więcej bardzo podobnie do tego.
Jego osobowością był na bomb. Zapomina zawsze o osobowości Stonemana, dlatego zawsze do niego jako pierwszego chodzę. Paradoks chodzenia do Stonemana pierwszego jest taki, że Centaur? Centaur też? Yep. Że jednocześnie idzie się do niego, bo jest jeden z prostszych przeciwników. A jego słabość jest znaczy jego broń jest kompletnie bezużyteczna jako słabość. Ja ma to Tomahawk? Chyba Tomahawk. Tomahawk czy Wii? Czy kurwa? Nie, Tomahawk. Dobrze, kojarzyłem. Jezu, to było zabitwie. Dobra, będzie szybka wyjeba. Hello, daj się wyjebać. Miała być szybka wyjeba. Jak grasz pod magię, to możesz wyłączyć mózg. Powiedział każdy gracz w grach Samsotu. Dzisiaj się śmiałem, że Elden Ring jest bardzo zero-jedynkowy, jeżeli chodzi o magię. Albo walka staje się kompletnie żałośnie prosta, albo walka staje się kompletnie niemożliwa do zrobienia. Czy to zależy od tego, w czym się akurat walczy? Dobra, dawaj, nie tego Leaf Shielda. O, też to mój ulubiony boss, którym dzisiaj wcale nie miałem problemów. Okej, okay. To wyszło lepiej niż się spodziewałem. O, jedba, man. Nie, kurwa, idę memować. Przepraszam. Powiedziałem, że idę memować. Okej, okay, koniec memowania. Fajn! Idzie człowiek, chce pomimować, nawet tego mu nie dadzą. Najśmieszniej byłoby, gdyby Quick miał jakąś drugą fazę, którą można zabić Flash Stopperem i dlatego byłaby to jego słabość. O kurwa. A to po bossów do memowania. Oho! O baby. Okej, okay, wyszło. Zaskakująco mało odbijanych laserów było. Tak wam powiem. Metal. A krystalaj. Tak. Niedobrze. Myślałem, że stoję pod zasięgiem. Goddammit. Ach. To jest fajne. No bo i tak. Puszczajcie tyle setów, które chcecie, mam wywalone. Karma! Czy coś? Właśnie, bo...
Nie, no, snajki będą mu więcej zdawać niż ten, niż lasy raczej. Będę udawał przynajmniej, że unikam Aegis. Parkuś. O, jest. Ring. Co posłowa się o ringa farao? Chyba tak. On rzuca dwoma? Excuse me? Wcześniej tego nie robił. Ej, spójrzcie, to jedyna możliwość, żeby usłyszeć początkowy fragment tego motywu w grze. Goddammit. Bup. Twoją osobowością będzie to, co przykro zdobyłem. Pseudo. Wow, to było niebezpieczne. Krystal Gyros, kolego. Nie umiem. Daj, umarłem. Z Gasmanem nie wygram raczej, więc będzie szybko wyjeba. Do tej pory nie rozumiem, jak to dokładnie działa. In before bossaż na wszystkich to 15 minut. Jebnąłbym chyba. Okay, man. Okej, okay, dobra. Wood. Essa? Zastanawiam się w sumie, czy Hitman jest szybszy niż ten, niż... jak on miał? Niż metal, bo wiem, że ludzie często metala tam używają. No tak, moja ulubiona słabość. Kiedykolwiek boss ma jako słabość barierę, to umieram w siodeczku. Może poza Endmanem. Ludzie L używają, jeszcze lepiej. L przychodził przez tarczę czy coś? Nie wykluczam, że tak było. Jeszcze raz plant barrier. Ulala. Ale czy mi wyjadło? Tak, no to ma sens, zwłaszcza, że pewnie tutaj jakieś miarę stanne obrażenia. A, wskoczyłem w to. Obywałem jeszcze chyba. Metal Blades. Zastanawiam się, ile mi jeszcze zostało w sumie. Metal Blades. Nie zdążę. Bo nie liczymy w sumie, kogo już pobiłem, a kogo jeszcze nie. Mam wrażenie, że z tych części 4-6 jeszcze trochę mi zostało. Bardziej niż 1-3. Kurwa jebana. Zemsta. Najlepsza słabość w historii. Przysięgam. Zaraz obok Power Stone'a. Au.
Za szybko. Cześć. Hold up. Au. A, potem się da też tego unikać. Nice. Jak się to dobrze wytajmuje. Gravity. A propos bossów, na których nie lubię tarcz używać. Sub 20 chyba nie będzie. Zobaczę, jak tak będę obrywał. Nie dało się tak za pierwszym razem? Co nie wyobraźcie sobie, że mogli wrzucić taki challenge, tylko jeszcze ogólnie ze wszystkimi bossami, a nie tylko ze wszystkimi ten. A nie tylko ze wszystkimi robotmasterami. To by dopiero był mem. Ciekawe, ile taki by zajął. A, Dust Crusher. Kocham, kiedy NG wpływa na to, jaki będę miał czas. Jeśli to była fajna rzecz, nie zapomnę go nigdy. Night. Bolin. Wybolin. Wybolin. Night Crusher, bodaj. Co się zwało? Kurwo! Nie mogę. Jego się przeskakuje, debilu. A challenge completed. Złoto na 20, wait for it. Fucking hell. Został mi jeden challenge do zrobienia chyba tylko. Niczę robienia rzeczy na złoto. Robotraszno item. O kurwa, to chwilę by zajęło. Zastanawiam się, czy czuję się dzisiaj na siłach, żeby się tego podejmować. Let's fucking go. No, przyjmuję zakłady, jaki będę miał czas. Ja sobie daję 55. Ow. Wow. Jestem malowany przez kolegę. Wow, to bardzo niemiłe z swojej strony. Wow. Jeżeli umrę na Judgment, to jest startuje.
Okej, nie jest aż tak źle. Faraon, nie ma chuja, żebym go zrobił bez tego, bez wyjebki. Jest proszę, zabij mnie. Podejrzewam, że wyjebki bardzo srogo mnie pojadą po czasie. W sumie jest robot masterów od 1.6. 5 razy 8 i 6, 46. Dobrze liczę? Wyższa matematyka jeszcze mnie chyba nie zawodzi, to? Dobra, memujesz mnie teraz, kolego. Przestań mnie memować. Jolo? Jolo. O-o, niedobrze. Kurwa! Nie zdążyłem naładować Bastera. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy bym jakoś specjalnie trenował przed wyścigiem. Planuję to... Jakieś swoje udziały planuję bardziej w formie rekreacyjnej rozrywki, a nie żeby, powiedzmy, rzeczywiście wykazać się jakimś Bóg wie jakim czasem, więc pewnie bym bardzo na luzie do wszystkiego podchodził, jeżeli bym uczestniczył. Czy możesz przestać skakać? Czy możesz przestać skakać? Dziękuję. Sięgam barierowi, bo sobie to memy, jeżeli chodzi o robienie czegoś na szybko. Przez to, jak bardzo LNG może twierdzić, że nie, pierdol się. Nic dzisiaj nie robisz. Nie grasz w grę. Mama powiedziała, że to moja pora, żeby ujebać ci run. Au. Chyba snack jest spokojnie do ubicia, może nawet na perfekcie. A, to jest to, co mi nie zawsze wychodzi. Tak, ktokolwiek teraz... Bombena mógłbym dać jadę w sumie, więc mogę spróbować. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Zwłaszcza jeżeli będzie się trzymał w dala. Jep. Crashmana powinienem dać jadę. Słynny ostatnio, bo zapomniałem, że nie ma slajda. Don't add me. Ale dzięki temu mam taktyczną wyjebkę ze sobą, więc... Przynajmniej była to wyjebka na czwórce, gdzie czekałbym godzinę na pasek HP. Ciekawe, że nie ma żadnych challenge na perfect runy. To byłaby masakra. Nawet jeżeli na pojedynczych bossów, to wciąż byłoby to bardzo... Ciekawe, ile procent by robiło. Sam bym chętnie zobaczył, jak na przykład ludzie mają staty w Mega Man 3. Bo to i najbardziej perfect runowa kiedykolwiek.
kolegowie, klawiatura mi się zalepiła. O, come on. A, Iceman. Powinien być to zdjęcie bez tego? Bez utraty HP, jak dobrze pójdzie? Jeżeli nauczę się skakać, a nie nauczyłem się skakać. Sorki, nie umiem skakać. A? A więc samo to, że zabije się najlepszy swój wynik na wyścigu, to już jest dużo. A czy Shadowman będzie łaskawy? Nie wygląda. Musiałby teraz bardzo dużo slajdować, chyba że on się jeszcze wyrobił. Teraz bym musiał slajda zrobić, kurwa, nie wyrabia się. Shadowmanem mam wrażenie, że trzeba trochę na LNG liczyć, żeby zrobić perfektana. Bo jeżeli podskoczy bardzo blisko i uzna, że robi rzucanie shurikenów, to chuja zrobimy. O właśnie, coś kiera. A na Reflex nie ma chuja, żeby ktoś zrobił te slajdy. Na taki krótki dystans. Pa! Ać, nie przewidziałem, że będzie fajnie robił. Aaa, jestem zły. Jestem bardzo zły. Raz, dwa. Tam. Jump. Wow, to było niebezpieczne. Ach. Kompletnie nie widziałem tego ostatniego strzału TBH. Dobra, Catman będzie okej. Okay. Bo już się nauczyłem, jak się to robi. Nightman nie będzie, ok? Hej. Czy możesz? Dziękuję. Źle skoczą trochę. Myślałem, że mu obrażenia wcisnę. Myślałem, że on zawsze rzuca kule aż do mnie. A to po. Wybolin. Myślałem, że on po nogach trze. Nice. Ten ostatni strzał mi się podobał. Dillman mi się nie podoba. Czy ja go zajmę na połowie HP? To jest pytanie. Jeżeli będzie dużo nurkował, to tak, ale tak to nie jestem pewien. Bo tego ataku się dość ciężko unika. Tak, żeby mu jednocześnie obrażenia wcisnąć. Jednocześnie to mnie dość mocno opóźnia, jeśli dostałem po prostu, czy nie, lepiej byłoby się teraz wywalić. O właśnie. Och. Powiem tak, zrobić raczej zrobię, ale nie spodziewam się dobrego czasu. Twój Celestia. Człowiek ohoho. Jezu, aż mi skopał.
Holy fuck. Ach. To był plan. Już pamiętam, jak się stołować, więc jest ok. Powiedziałem, że pamiętam. Nie dałem w imię. Mam wrażenie, że to kolejna z walk tyklu. Jak unikniesz pierwszego ataku, to unikniesz reszty. Żartowałem. Okej. Okay. Boże, to był niebezpieczny skok. Topmana mogę pobić bez umierania. Słynne ostatnie. Nie no, chyba ze mną nie jest aż tak źle, co? Moje śmieci na topmanie zazwyczaj wynikają z tego, że gwizdę po obrażenia. Tak jak tutaj na przykład chciałem. Albo przez to, że... Ja... Mental. Mental siada, pomocy. Pytanie ważne. Czy to i pauzuje czas? 49. Tak. Powiedzmy, że miałem bardzo interesujący gaming moment. Umarłem na bossie, na którym nie można umierać. I utwór obecnie jest tam, idealnie oddaje stan mojego mentalu po tym. Czyli na wakacjach, 100%. Cytując, nie mam niecały sierpień. Idę to wyłączyć, bo nie wytrzymię. No i zaczekajcie. Jeszcze czas sobie wyrzucę tak, żeby go widzieć sensownie. Przyjechałem do domu, żeby się przespać. Do 11 będę w Gdyni. To ty u mnie będziesz i mnie nie odwiedzisz? Ja nie wiem. Jestem zawiedziony tobą kompletnie. Nie no, śmieję się bardziej, żeby nie było.
Bo domyślam się, że jak gdzieś tam się wybierasz, to jesteś z ekipą i w ogóle. Czy ja... To już nie wyjdzie. A mogłem odpalić Dark Souls 1, tak jak w początku planowałem. Nie wiem, czy mój mental byłby w lepszym stanie, chociaż w sumie początek gry nie jest aż taki zły. Oshin przyszedł, to odpal Dark Souls, tak? To brzmi jak ktoś na zasadzie kup mu bilet na coś. Albo kup mu jakąś płytę. Jest sporo bossów, którzy mają takie ruchy na zasadzie to teraz poczekaj, aż przestaniemy. I każdy jeden mnie pod tym względem irytuje, jeżeli ktoś na czas sobie. A, skoczę za wysoko. Wiecie co, w sumie mam jeszcze lepszy pomysł. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. O chyba ja tego nie zabię. Ja chuję, że to zabił. Weź mi zabij. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave. Być może? Suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, bésame suave. No jedno! Suave, que yo quiero sentir. Bésame nie jebać dupego. Bésame otra vez suave, besa, besa suave. Bésame un poquito suave, besa, besa, besa suave. Bésame otro ratito cuando tú me besas. Dąży? Powinien zdążyć. Cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas. Yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame que yo quiero sentir tus labios. Dąży. Nawet nie obywałem. Tutaj się wyjebie, tato. Co my w ogóle to dałem? Kiedyś nauczę tego unikać, ale to jeszcze nie jest ten dzień. Es lo que anhelo suave, un beso tuyo suave, es lo que quiero suave, dámelo yo, me pregunto suave, que tienen tus besos suave, trato de escapar suave y me siento preso suave, jednego chcia tabaco. Besa suave, bésame un poquito suave, besa, besa, besa suave, bésame otra vez. Oje, to współczuję. Bésame, bésame suave, bésame otra vez suave, que yo quiero sentir tus labios suave, besándome suavemente, suave, tiernamente, suave, tiernosamente, suave, dulcemente, suave, bésame mucho sin prisa y con calma, dame un beso hondo que me llegue el alma, acércate, acércate, no tengas miedo. Już czuję, że mi się pogoda odbija na zdrowiu, najgorzej. Za każdym taki sezon, powiedzmy pseudo-burzowy czy coś, to mój łeb tego bardzo nie lubi. Nie polecam. Myślałem, że jestem sprytny, jak znalazłem ten sposób, ale nie brałem pod uwagę, że kietki mogą mnie gonić. Koniec mentalowania się. U nas w robocie mamy taki online chat, który raz na jakiś czas kompletnie wysiada i też zawsze się śmiejemy, że odświeżanie go to jeden z największych błędów, które można popełnić. Czemu się pasy nie ładuje?
Ja to by default zbyt inteligentne. Moja największa słabość. Nie wszedł mi skok. To mi się... Jezu, przyciski i mi nie działają, czy kidiabeł? No, walka z Daymanem. Znaczy podejrzewam, że da się ją zrobić sensowniej, po prostu nie ładując bustera i próbując zestrzeliwać się torpedy. Ale nie doszedłem jeszcze do tego, jak to sensownie zrobić. No coś takiego. Zostaw mnie. Uju. Umrę. Jestem martwy. Dawaj, nie? Uff. A mi cieszę się, że nie widziałeś Rekmana. Dobra, umrę. Proszę. Taktyczna wyjebka. Akurat na nic sobie napoju bożego. Zapowałem. To nie była. Przerwa na nic sobie taktyczna. To nie była taktyczna przerwa na nic sobie napoju bożego. Za mało czasu. Czy ja przy okazji rozlałem? Chyba nie. A może? Nie wiem, nie widzę. O, jestem. Tak blisko było, kate! Już chciałem powiedzieć, że casualowo zreflektowałem Quickmana. A mi to było w kiszu. Mam wrażenie, że mógłbym uciknąć ten ostatni punkt obrażeń. On na Metal Manie i będę pośmiewiskiem całego narodu, biorąc pod uwagę, na kim dzisiaj umieram. Wait for it. Przynajmniej udało mi się uniknąć śmierci na Toad Manie, okej? Okay? Jeszcze nie jest aż tak źle ze mną, chociaż byłem dwa razy za blisko. Na kim była moja pierwsza śmierć, po której stwierdziłem, że puszczam Pizza Team? Bo jedną na pewno na wspomnienie zaliczyłem. A druga też była na kimś, gdzie stwierdziłem, że kompletnie nie wypada. Chyba MSO całkiem spoko. To, że powiedziałem Quick Word, było kompletnie niezamierzone, żeby nie było wątpliwości. Oh boy. I wonder where this one is going. Ale, o Jezu. To nie idzie tam, gdzie myślałem, że idzie. Chciałem włączyć Pepperboy Icemana! O nie. Jest to pośledzone.
Się to... Dobra, wiecie co? Chyba tak się z nim walczyło. Chciałem zrobić to elegancko, ale widzę, że nie tym razem. Zabij mnie. Dzięki. Obydwałem tym jeszcze? Jednemen. Jezu. Traciłem wszelkie reszki skilla, które jeszcze kiedyś posiadałem. Czas przerzucić się na klawiaturę. Nie pytajcie, proszę. Umrę od lasera. O, nawet nie umarł od lasera. 1 HP, czy dam radę? Jakbym się bardzo upał, to bym dał. Jebać cię. Tak, to będzie set na bossie, na którym w miarę łatwo się unika rzeczy. White Album wyszła 1. 1 ma mało związku z 2, poza tym, że to samo uniwersum i w ogóle, ale ten... z tego co się orientuję, to to jest... Nie ten poziom, że tak powiemy. Gdyby to był White Album 2, który oficjalnie nie wyszedł na zachodzie, to jak najbardziej polecam, bo to jest literalnie najlepsza visual novelka, którą czytałem. Z zaznaczeniem, że jest to drama, romans. A o 1C, no mówię, nawet ci nie powiem za dużo, bo nie wiem. Nie wykluczam, że sam kiedyś spróbuję ogarnąć, ale... Nie chcę stawiać fałszywego świadectwa, czy coś. Ulala. Boże, on miał więc HP. Wydawało się, że jest na hita. O boje, kolejny z bossów, który może po prostu stwierdzić, że nic mu nie robię. Mój ulubiony gatunek. Czy to są bossy aż... tak, no items. A co? Nienawidzę holy fuck. Chcesz uwielbiać, jak boss po prostu stwierdza sobie w pewnym momencie, że nic mu nie robisz? No, 4,5 godziny to nie jest aż tak mało snu, już nie przesadzajmy. Aczkolwiek to ja jestem degeneratem, więc mnie się proszę nie słuchać. Kurwa. Znaczy... Ja mam w tej chwili włączony boss ze wszystkich, 1.6. Tak, żeby nie było wątpliwości. Długo do bezrzędu. I mean, ja regularnie miałem tak jak... jeszcze do niedawna w sumie, że chodziłem spać gdzieś między pierwszą a drugą i wstawałem o 6 do roboty. Więc... obawiam się, że trafiłeś do twojej osoby, żeby jej to mówić. Będzie teraz faktyczna wyjeba. Ja jestem starym człowiekiem i mi to nie przeszkadza. To to ty masz mówić. Już masz?
Podobno starzy ludzie potrzebują więcej snu. Chyba teoretycznie jest wykonalne. To było je. Jolo. Jakby jeszcze kontroler mi się nie odłączał, to już w ogóle byłoby wykonalne. A że się odłączył, to jebać. Jak ty mnie udzielisz? Wypasz na sobie. Czemu mówisz, że nie prowadzę aktywnego typu życia? Co to za szkalowanie? Co mnie tak szkalujecie? Ja bepu to nie spędzam całych dni na siedzeniu przed kompem i robieniu absolutnie niczego więcej. Nawet jeżeli można pomyśleć inaczej. Chodzę na spacerki, jeżdżę na rowerku. Nie powiedziałbym, że jestem jakoś bardzo mało aktywną osobą. Ostatnio pogoda mi trochę nie pozwala chodzić na spacery, zresztą teraz nam zapowiada jakieś dosłownie cyklony w Gdańsku, więc chuj go wie. Co to będzie? Przestań się odbijać od ścian. Czemu skakuje? To cholerstwo? O. No, przestań się odbijać od ścian! Nie zdążyłem slajda zrobić. Zastanawiam się w sumie, ilu mam bossów ze sobą. Mniej niż bym chciał, to na pewno. Nie skacz, tylko slajduj. A nie, tak. Dobra. Tak, slajd. O. Jeden był na hita. Pewnie nie wiem, co go zabić. Na bablu umrę, więc taktyczna wyjebka. Byłbym w stanie może go perfekcjonować, ale dzisiaj się na to nie czuję, tak powiem. Bo perfekcjonowanie go jest dość specyficzne mimo wszystko. Jakby wiem mniej więcej, jaki jest zamysł, jeżeli chodzi o strategię, ale bardzo często jej nie potrafię wykonać. Zresztą widać na załączonym obrazku, że dość mocno obrywam. Czy flashmana dam radę? Nie jestem przekonany. A może jakby jeszcze raz zatrzymał czas? A dobra, nawet nie musi. Nice. O! Siema! Kurwa, zjebałem. Pogadasz? 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 Pogadasz?
Pogadasz? Spierdalaj. Owszem, popsułem się. Żebyś wiedział, ile czasu spędziłem na tym gównie, zanim zobaczyłem, jak ludzie to robią. Za długo. Coś powiem. Biorąc pod uwagę, ile on zadaje. To były dosłownie flashbacki. Ach. Gravity jest. Okej. A propos popsucia się, zacząłem grać Finala 14. To jest dopiero prawdziwe popsucie się. Tak bardziej regularnie niż raz na 100 lat. Z tego co widziałem, to darmowego kontentu mam bardzo dużo, więc nie powinienem się przejmować raczej, że będę musiał cokolwiek kupować w najbliższym czasie. Najlepsze jest to, że wciąż nie wiem jak, ale wyprzedam story quest o ładnych parę poziomów. Będę miał więcej odpowiednika. No tak, bo któryś dodatek dochodzi do darmowych, z tego pamiętam. Heavensfall, dobrze pamiętam? Standard. Ach. To był... Kurwa. Zawsze mi się mylą ten... Ogniści robotmasterzy. Który jest w której części? Pamiętam tylko, że w dwójce jest Hitman. Z drugiej strony w jedynce jest Fireman. Więc tutaj jest chyba Flameman. Logika nakazuje. Powinien mnie ten trafić, mam wrażenie. A ten z kolei nie ob... What the fuck? Przestań skakać. Shinji, naucz się trafiać. Mój święty Boże. Dobra. Nauczyłem się trafiać. To co, ile godzin zmarnujemy tutaj? Pamiętaj, że masz slajd do debilu. Pa. To tak jak ten motyw modka ze Smaszy. A propos, już tak dawno nie grałem w Smaszy żadne. Jezu. Czasami zapominam, że mam je kupione. Ostatnio, jeżeli się bije, atakuje, to praktycznie tylko Pikena. Dobra. Tak pamiętam, że grało, ale chyba mu nie podeszło takie ogólnie MMO, jak tego. Tak mi się kojarzy przynajmniej. Wow. Serio? To na twarz się teleportował?
O, jego się rzeczywiście przeskakuje. Kto by pomyślał? Chociaż ludzie mnie nie oszukali, jak pisali na czacie. Czy im wychodzi z czatu za 5? Nice. Jeżeli zabrakło mi 20 sekund do złota. No to co? Chyba trzeba powtórzyć. Chyba trzeba by było powtórzyć, co? Nie można tego tak zostawić, co? O kurwa. Tak z ciekawości, to jak na sobie na Steamie. Jest wyzwań właściwie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem. Są 54, jeżeli dobrze liczę, trzeba zdobyć 50 złotych medali, to przynajmniej nie za wszystko trzeba złoto zdobywać, tyle dobrze. Bo generalnie są aciki za zdobycie za zdobycie 50 srebrnych i 50 złotych. Aha, 50 złotych, haha, ale jestem bogaty, kurwa. Tam jesteś, kurwa, w Kiyishushin. No items, Jesus Christ. Oto jestem słony i będę słony. Wyobraźnię sobie właśnie, jak ktoś komuś mówi, że w Kiliszu to było to, że się narodziłeś. Czy widzisz moje czasy w rankingach? Mógłbym zerknąć w ten sposób, ale szukać cię. Powiem tak, można w ten sposób poznajomych. Zapomniałem o... Kurwa, nie chciałem. Zapomniałem, że da się w ten sposób, że filtrować znajomych. Jesus Christ. To też mnie boli, bo brakuje też w miarę niedużo. To co, kiedyś trzeba będzie zrobić te złotka, co? Cześć, tutaj dziś na rowerku? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj od początku jechałem... Haha, jechałem. Na pieszo. Kurwa, najgorsze jest to, że ja sobie zdaję doskonale sprawę, że robienie tego... O mój Boże, że robienie tego z lewej strony jest szybsze. Tutaj trzeba doskoczyć. Tak, pisał, że polecasz pole... Inaczej, on poleca Finala 14 takich ty polecasz pole, czyli że trzeba przebnąć przez pierwsze ileś tam godzin, żeby się dobrze bawić. Kurwa mać. Tutaj powinien skoczyć. Tutaj pewnie powinienem magnet beama użyć, żeby było szybciej. Tutaj na pewno użyłem magnet beama i to nawet nie wchodzi we chubetkowiek innego. Jezu. Klatki! Czy ja mam wyłączone turbo? W ogóle czy mi się wydaje?
O kurwa. To mi kurwa pięknie. Nie mogę. Guys. Nie mogę. Kampania za pierwszymi. No to też jest prawda. Że przez pierwsze ileś tam razy kampania jest spoko, ale po prostu za któryś razem jednak już człowiek wolałby chyba od map zacząć. A to dlatego się tu nie używało przedmiotu 2. Holy fuck, nienawidzę swojego życia. Tego się nie dało przejść całego. Mam wrażenie, że ktoś mi kiedyś mówił, że się dało, ale ja tej osobie nie ufam. Mamy tu wyścigowców z dwójki, więc oni powinni wiedzieć. Da się całe przelecieć. Nie ufam wam. Nie wierzę wam. Pindorki lecisz całe. No i zaraz sprawdzimy. I guess. O ty kurwa. Nie wytrzymam. Gra mnie troluje. Literalnie trolowany przed mnie. No i mam fakt, że za każdym razem, kiedy robię jakiś wyścig, coś to i tak robię to ręcznie. O Jezu. Oje. Nie starczy mi czasu? Daj. A? Daj. No ty chyba sobie ze mnie żartujesz teraz! To go dasz kol w piątce to gówno. Za 44. What? What? Kurwa, to nie jest pewno nawet. What the fuck? Nie, nie wiem. Gajt, ja nie wiem. Nie rozumiem. Boże. Heinzi. Nie wytrzymałem dzisiaj sam ze sobą. Nie mogę dzisiaj sam ze sobą. Ja to zrobię przynajmniej na srebro. Jeszcze nie wiem jak, ale to zrobię. Na przykład tak. Tutaj zrobię ładnego wilk jumpa. Nie widzę swojego życia. Nie potrafię robić tego jumpa.
tego jumpa, holy, tak? Jest ze mną bardzo źle. Jak już nawet ja mówię takie brzydkie rzeczy. Nie, to jest moja wina, że mówię jumpa zamiast skoku. Łydwo. Nie wmówicie mi, że tutaj się szybciej to robi normalnie na piechotę niż SZ-tem. Nie dam sobie tego wmówić. Pewnie tak się przepierdala czas. Czemu się Shin? Dwa 25, to będzie srebro. Dwa... Holy fuck, ależ te czasy są... zbliżone do siebie. Chcę próbować, czy nie chcę próbować? A. Znaczy... wiem, że mam jeszcze miejsce do poprawienia i w ogóle, tak? Na przykład tutaj. Ja tutaj to ostatnio zrobiłem dobrze. Holy fuck. Ja zrobię to złoto, jeszcze nie wiem jak. Człowiek siedzący do rana. Nie no, aż tak to chyba nie. Jak to możliwe, że za pierwszym razem jak to robiłem, to dość konsekwentnie mi wchodził ten skok pierwszy, że wskakuję od razu na platformę, a teraz nie mogę go zrobić. Jezu. Ta. Ta. Ech, Jezu, aż tutaj slowdownu jest strasznie... Ach, tutaj dwójeczka.
Szybciej menusować trzeba. Oj, niedobrze. Mamy to. Nice. Ciekawe, jaki jest najlepszy wynik, taki rozsądny. Podkreślam rozsądny. Minuta 23, Jezu. Holy fuck. Wiecie co? Kolcie mnie, żeby zobaczyć, co ludzie robią na takie czasy. Okej, czyli to nie jest legitne. Nieważne. Spróbujmy taki. Dobra, magnet beamuje tutaj. Pewnie tutaj stawiam magnet beama, no. A? To ciekawy magnet beam, nie powiem. Dużo szybciej mu to idzie. Jedyneczka. A, tu się tak z jednej da. Nice. Zmienić czasem. I mean, podejrzewam, że od pewnego momentu ludzie po prostu potrafią ten. Coś takiego robić. Zaszczyt. A, czyli to bez zażeta mogę. Nice. Zgaduję, że menusowanie schodzi za długo. Balon. O, nice. Tutaj jetem. Pewnie zrobi to, co ja chciałem zejść tym spiedonym. No, że tutaj da się dolecieć jetem. Super. O Jezu. Nice, nice. Coilem, tak jak ja to robię. Tutaj bez tego, bez adaptora też się szybciej robi. Nice. I mean, to wygląda rzeczywiście jak coś, co jest zrobiable bez jakichś gliczy, bez co do klatki i tak dalej. Nie, nie to co chyba ludzi dosłownie mający nick Twitch TV coś tam. Spike Vegeta. Nie wydaje mi się, żebym był w stanie dzisiaj coś jeszcze więcej zrobić, więc chyba tam, chyba sobie na dzisiaj skończymy. Jeszcze nie wiem, co będzie w soboty. Coś wymyślę, przysięgam. W poniedziałek normalnie Bloodborne, w środę SMT Apocalypse. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć.